E, niestety przez pewien problem w programie powiem wam Okazało się, że nie nagrała się ścieżka dźwiękowa z Vice City Vice City niestety od, czasem, od czasu do czasu odwala jakieś problemy Dzisiaj padło na dźwięk z gry Także niestety muszę was przeprosić za... W sumie cały odcinek bez dźwięku z gry, na szczęście przez większość czasu ja coś mówię, dlatego w momentach, kiedy były kaccenki czy coś, dam wam dodatek taki jakby, także mam nadzieję, że aż tak wam to nie przeszkodzi, a za wszelkie problemy naprawdę przepraszam. Właśnie przy zakończeniu tak naprawdę robienia misji w lodziarni. A także, proszę bardzo, tutaj powiem wam tak, dwa razy mnie policja zatrzymała przy 48, także troszeczkę się zdenerwowałem. Ale powiem tak, do trzech razy sztuka. Także proszę bardzo. Poproszę ukończenie misji. Halo? Miało być. Miał być koniec po 50 udanych transakcjach? Troszeczkę nie zrozumiałem właśnie tego. Czekajcie. Dlaczego, dlaczego mi tego nie przerwało? Mogę to wyłączyć po prostu? Halo, Wy? Wyłącz mi to. Czekajcie, może policję muszę zgubić w tym momencie. Wjedziemy, przemalujemy się i zobaczymy. Nie ma tu klientów. No spoko, ale ja już nie chcę pracować. Czekajcie, co jest nie tak. Okej, okay, wątek z lodami zaliczony. Wystarczyło, że e, wysiadłem, bo nie mogłem wyłączyć tego dźwięku. Fabryka lodów będzie teraz przynosić dochód sięgający 3000 dolarów dziennie. Odbieraj gotówkę regularnie. E, Okej, okay, koniec. Misji sprzedanych działek 50, 52 działki sprzedaliśmy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te misje, misje z firmami. Co mamy zakończone już? E, zakończony mamy klub Malibu. Zakończoną mamy fabrykę lodów, zakończoną mamy firmę taksówkarską i zakończoną mamy stocznię. To są cztery. Teraz tak został salon samochodowy, którego raczej nie będę robił, tak jak już mówiłem, bo mi się nie chce tych samochodów szukać i ich tam sprowadzać. Drukarnia chyba się zalicza, bo drukarnię na pewno musimy zrobić i wydaje mi się, że. Drukarni, dru, chyba misję z drukarnią nie trzeba zaczynać po tym, jak będziemy mieć 6, tylko to możemy jako szósty. E, także można byłoby coś jeszcze kupić, jakiś biznes i tak się zastanawiam, co e, wiem, że jest na pewno ten, to studio filmowe tu gdzieś na górze e, i chyba jakiś klub jeszcze, tak? Ten, ten pole position, cokolwiek, jak to się tam nazywało, e, jest coś takiego. Ok, może pojedziemy do drukarni, będziemy mogli teraz wykonywać misję. Tak, żeby sobie zaliczyć ten piąty biznes. No, tak jak mówiłem, no, salon samochodowy po prostu. No nie chce mi się do tego, powiem tak. No, nie chce mi się tego sa sa salonu samochodowego robić. Wolałbym naprawdę coś, coś innego się pobawić. No, ogólnie, oprócz tego, zostały na misję jeszcze z Willi Vercetiego, Także, a, póki co, to są jedyne rzeczy dostępne do, do roboty. Biznesy w tym momencie. Także wiecie co? Od razu sobie gry zapiszę, bo, bo wolę jednak wolę, dm wolę dmuchać na, na zimne. <gry> Uwielbiam takie. Przysłowia! E, czekajcie, zgarniemy sobie to, polecimy do, do tego. Dokładnie, lepiej dmuchać na, na, na zimne. E, zapis gry, proszę bardzo dziękuję. Lodziarnia zaliczona. E, tutaj Sebastian Kowalczyk zadał pod ostatnim filmem pytanie, które pojawia się bardzo często i odpowiadam na nie gęsto. E, Hogaty, kiedy To odcinek z Blokej 3D, no i tak jak odpowiadam zawsze, tak dzisiaj też odpowiem, że w Blockade 3D panuje w tym momencie fala cheaterów, i trudno jest normalnie i dobrze w to sobie pograć. I no, nie widzi mi się granie w to, kiedy wchodzi na sesję cheater, który po prostu wszystko i wszystkich zabija. No, to ja nie czuję przyjemności z takiej gry wtedy, więc no, raczej tego nie nagram, kiedy coś takiego się e, właśnie dzieje. No, no, trudno, żebym nagrywał, jak, jak po prostu wpada cheater i, i was zabija co 5 sekund. Nie, dobra, zgarniemy sobie e, 10 tysięcy. Ogólnie bym pojeździł teraz po tych biznesach i kasiurkę sobie pozgarniał, co by tutaj pokupować jeszcze nowe rzeczy. Od razu się przejedziemy po mieście, żeby zobaczyć jak tam z tymi biznesami, bo niestety oprócz tego studia filmowego nie pamiętam w jakim miejscu jeszcze znajduje się jakikolwiek biznes. Ten cały Pole Position, zastanawiałem się nad nim, ale też nie pamiętam gdzie to jest kompletnie. A nie będę przecież przerywał nagle nagrania i szukał tego w internecie, no, no, skoro mamy studio filmowe z bardzo ponoć fajnymi misjami. Eee, najlepszy rocznik napisał, widzę, że taksówkarska mentalność niewiele się zmieniła od 86 roku powiem tak no, no, tak ta właśnie jest okej, okay, bo ja, ja, ja źle pojechałem tam już jakieś kurcze robią dziwne rzeczy, ej patrzcie co tu jest czekajcie patrzcie, patrzcie co tutaj jest gasmaster, a już myślałem, że już myślałem, że to jest top fan. Eee, to kurde, dobra, Gasmaster Master zostawiamy. Eee, naprawdę, myślałem, że już tam top fan jest. Już miałem powiedzieć, hej, a może zrobimy top fana. Nie no, nie, nie robimy jakichś durnych top fanów, no. Eee, Tomek napisał, że udawana taksówka. No, dokładnie tak. Udawana taksówka to była, ty. Eee, taka trochę mało istotna informacja, ta taksówka lidera Zebra, eee, czyli z ostatniego, tej ostatniej walki z tam, taksówkarskiej firmy Kaufman, czyli tej mojej, e, z tymi chyba, czekajcie, jak to było, Vice City Taxi, e, zakończyła się pokonaniem właśnie lidera, który miał taksówkę, to ona była w takie paski zebry, no i że jest teraz dostępna w siedzibie Kaufman Taxi zamiast zwykłej taksówki, no i to jest w sumie całkiem fajna informacja, dzie dzięki Tomek, gdzie na Tomek. E, kolejna rzecz... Ja w ogóle ja, ja nie wiem co ja robię w tym momencie. Ja tak jeżdżę jak głupi troszeczkę. Ej przepraszam, bo ja pojechałem sobie znowu gdzieś inaczej niż chciałem. Czekajcie, muszę się nawrócić troszeczkę, bo zacząłem czytać tipy i się rozproszyłem, może tak powiem. Oczywiście każdy kto, kto to ogląda to już wie, wie o co chodzi, bo jak czytam tipy to jednak ja sobie tak jadę po prostu, nie? Trzymam, trzymam klawisz tam czasem A, D kliknę. Ne, skręcę czasem w lewo, w prawo, ale tak to jadę, jadę, jadę i, i się na nic nie patrzę nawet. E, czekajcie, dojedziemy tędy normalnie tutaj? O, w lewo, dokładnie, trzeba za chwilę przywalić, proszę bardzo. Tutaj jest też dłuższy komentarz od Tomka Fierkowicza, aczkolwiek no on wymaga troszeczkę większego skupienia mojego, żeby go przeczytać właśnie. Ile w ogóle ten biznes kosztuje? Bo ja nie jestem pewien, czy ja go mogę kupić w tym momencie, w sensie czy mnie stać na niego na studio filmowe. co, Bądź co bądź, co studio filmowe to raczej do tanich nie należy, nie? A tutaj jest ikonka zakupu studia filmowego. Ile ono kosztuje? A 60 tysięcy, a to mogę kupić studio filmowe w takim razie. Studio filmowe kupione za 60 tysięcy, akurat nie mi prawie pieniędzy nie zostanie. No okej. Okay. Studio filmowe kupione, także myślę, że chyba tę misję sobie porobimy. Ja tutaj zapiszę giereczkę. Zobaczymy, bo tam coś było, że. Halo chowaty, ale tu będą mniej przyzwoite rzeczy. No to nie wiem, to zo... Zob... Zob... zobaczymy. To znaczy, ja, ja na pewno zobaczę. Okej. Okay. No, widzę, że ciekawie tu będzie. Okej, okay, lecimy. Akcja! Wow, prawdziwy olbrzym! 30 centymetrów, takie są wymogi, kotku. Dzięcie, co to za idiota! Ty, czemu jesteś na moim planie? Co tu się dzieje? Do cholery? Kosmici, Wędziska? Kto widział takiego wielkiego rekina? Wywalcie to wszystko! Dlaczego wszedłeś w ten interes, palancie? No, dla lasek! Oto dlaczego! A to co? To moja sztuka. Ochrona. Słuchaj, Palancie, kupiłem cię. To wszystko należy do mnie. Zmienimy to miejsce. Uczynię cię bogatym. Ty? Ty jesteś Tommy Vercetti? Myślałem, że jesteś. Zgadza się. Zrobimy małe zmiany i zaczniemy zarabiać prawdziwą forsę. Pomyślałeś kiedyś o Ale najpierw potrzebujemy parę lasek. Tak, dziewczynki są dobre, ale ty wow! <grystanie> Candy Saks mogłaby zagrać w filmie. Candy zajmuje się interesami w Downtown. Interesami powinno być podkreślone albo w cudzysłów wzięte. Interesami. Candy Saks zajmuje się interesami. Ciekawe, jak duże to są interesy. <grym>, nie dobra, nie będę tutaj już. Może ja się nie będę odzywał, ale nic nie było na tym filmiku, widzieliście? Po prostu gościu szedł i pokazał jej wielką bagietkę, którą kupił na przecenie. Znaczy miał jej pokazać 30-centymetrową 30 bagietkę, nie? Takie bagietki to można, nie wiem, w Kauflandzie nawet kupić, ja nie wiem, co było w tym nadzwyczajnego. Ale babeczka widać, że nie należy do takich, które chyba do Kauflanda, do Kauflanda chodzą. Także, no mogła się zdziwić, powiedzmy tak, mogła się zdziwić. Ciekawe ile naleśników będą robić na tych filmikach, eee, pytanie ze 100 punktów, czekajcie bo ja muszę przejechać tam, mój samochodzik się już troszeczkę rozpada, o, czy ja mogę pojechać tędy, nigdy tam nie jeździłem za bardzo, się tak zastanawiam dlatego, czy, czy dam radę tędy przejechać, gro komputerowa, no proszę Cię, powiedz mi po prostu, no to tak, tak średnio bym powiedział, dobra. Robimy tak, na piechotkę to na pewno tam dotrzemy. O, patrzcie, paczuszka kolejna. A cóż to? Okej, okay, paczka 27 ze stu. Nie, nie będę zbierał tych paczek stu. Rac raczej wątpię. Gościu, zatrzym się. Ja chcę ten motocykl. Elo. Psz! Jeszcze taki, taki fajny odgłos typowy komiksowi. Tak. A, to był typowy, typowe wjeżdżanie w GTA Vice City, no. Na PCJ. Okej. Okay. A oto i Candy. Wygląda na to, że znów jest kongresmenem Szrabem. No to fajnie, Candy się ubierasz. Cześć, Candy! Werbuję do filmu zainteresowana? Pewnie, ale musisz pogadać z moim agentem. Co ty kurna robisz? Miałaś ci zostać w domu! Nie wierzę, co za dupek! Ha! Zlikwiduj Alfonsa Candy, a później przywieź ją do studia. Eee, czym by tu ich zlikwidować? Dla mózgów? A to co, już? Czekajcie, bo ona gdzieś uciekła. W sensie on, on ją zabrał i chciałem w ogóle dwa razy Z właśnie nacisnąć, żeby sobie powiększyć mapę. A powiększyć bagietę. XD. Dobra, skończę, skończę już. Żeby nie było. Dobra, lecimy po gościa. No halo, kolego. Ja nie wiem, co oni chcą. No, no panie Alfonsie. Pan, pan to niezły Alfons jest, no. Bez kitu. Mam mało amunicji strasznie do uzika, niestety, co mnie lekko irytuje, bo nie wiem, czy dam radę teraz go... Tą ilością amunicji zestrzelić. A! Bez problemu. Wróć i zabierz candy. No okej, okay, proszę. <noise> proszę bardzo, właśnie <noise> właśnie się prawie sam zabiłem. Jeszcze, jeszcze z mojej taksówki mnie chcieli przejechać. Ej, no co gościu ty robisz z mojej taksówki? Ka Kaufman Taxi mnie przejeżdża. No co za dzik, najgorszy na świecie. Dobra, spadamy po candy. Jezu, ja się boję jechać tym motocyklem. Ja czuję, jak wsiadam na motocykl w serii z GTA, ale w tych starszych właśnie, jak Vice City czy coś, czy San Andreas, to wsiadanie na motocykl czasem równa się śmierć po prostu, także no jest to dosyć sroga sprawa, powiedziałbym. Heh. Czekajcie, mam, mam nadzieję, że tu wiedziemy. A, chciałem zrobić stunt, a zacząłem strzelać, no nieźle, nacisnąłem kontrol. Dobra, Candy, ho! O, leci dobra muzyka. Słuchajcie, muszę wejść chyba w ten punkcik. Dobra jazda. No chodź, Candy. Jedziemy. Weź, Candy, na spotkanie z Mercedes. Uuu! Candy i Mercedes na jednym. W ogóle ba babeczkę musi trochę przewiewać tutaj, można tak powiedzieć. No, powiem tak. To ubranie, które ma na sobie raczej chyba nie należy do najwygodniejszych i najcieplejszych w tym momencie. Zbliża się wieczór. Ludzie tutaj, garniaki, wiecie, bluzy, wszystko. Babeczka tymczasem... A, dobra, nieważne. Ja mam jechać do jasnej rozpaczy. E, czekajcie. Aha, jechać tam do góry i w lewo. Dobra. Miejmy nadzieję, że Mercedes się nią zajmie. No, czyli Mercedes to tutaj na dwa fronty gra. No, okej, okay, dobrze wiedzieć. E, pani Mercedes, jadę do pani. Czy ja miałem z nią pojechać do tej pisarni po lewej stronie? Naprawdę? Ej serio? Tutaj? Do środka? Oh Fak, jeszcze przyjechałem policjanta, no im. Okej, okay, o jest Mercedes. Hejcia. Cześć Mercedes. Cześć Tomi, zabawimy się? Nie dziś kotku, chcesz zrobić parę filmów? Jasne, tak długo jak będą tanie i marne. He <laughs> masz tę posadę. Aha, wejść dziewczynę do studia na spotkanie ze Steve'em. Eee, czyli muszę wziąć i zgarnąć większy samochodzik. Pan policjant bardzo fajny, jednak teraz... Z nami są panny! <noise> I się nie przywali, mam nadzieję. Pan policjant zakradziesz samochodu. Okej, okay, dziękuję. I teraz co? Mamy pojechać do studia już, tak? Ze Steve'em? czekajcie, bo ja nie wiem gdzie jest cel, przez to, że mi... Tak, cel to jest studio filmowe. Widzicie, jak to na tej mini Nie macie tę legendy na mapce i kurczę ona pokazuje. Ona zasłania po prostu jeszcze jedną rzecz sobie ja jestem w tym momencie, jestem Dobra, lecimy. Okej, okay, miejmy nadzieję, ciekawe, aż mnie to ciekawi, bo tak dużo ludzi narzekało na tę scenę. Ja widziałem póki co, że był gościu, była babeczka, która widziała, że gościu się pochwalił jej bagietką, swoją, którą w kauflandzie dorwał. No nic na razie jakiegoś zbereźnego nie było tam. Także zob zobaczymy teraz. Co? Albo nie zobaczymy. <laughs> Powiem tak, ja, ja zobaczę na pewno. Powiem po, po raz kolejny to może się powtórzę, ale ja zobaczę na pewno. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O kurde, fajna nutka leci teraz. Czym ja w ogóle tym wjazdem wjechałem? A nie tym głównym? Nie mam pojęcia, ale jedziemy. Tommy, może mnie rozgrzejesz przed zdjęciami? Kiedy indziej, złotko? p, -p, -p

no w dalszym ciągu ja tutaj nie widzę żadnych złych rzeczy. No okej, okay, dobra, może, może przejdziemy od razu do drugiej misji w takim razie. Ja sobie zapiszę giereczkę po raz kolejny i, i kolejna misja w studiu filmowym. Widzę, że całkiem ciekawe misje. No bo teraz tak, jakbym zrobił studio filmowe, byłoby to już pięć misji zrobionych, pięć firm, a później szósta drukarnia. Dobra, odbieramy komóreczkę. Tommy? Sony. Masz chyba problemy słuchowe, więc pytam jeszcze raz, gdzie cholerne pieniądze, towar i mój cholerny udział w twoich nowych interesach? Robisz ze mnie idiotę, Tommy, to nie jest śmieszne. Aha, to się Sony zdenerwował. Dobra, w ogóle ja miałem Tomka jeszcze tutaj przeczytać, także przed przystąpieniem do misji należy zebrać drużynę. Witaj, Hogaty, dziękuję za odpowiedź na moje pytania. To teraz czas może kupić studio filmowe. A, to, to no, no tak, właśnie. Te taksówki mogły się rozwajdzieć od razu, i byś miał z nimi spokój. Mówię o ostatniej misji dla firmy taksówkarskiej. Ja wolałem już zrobić tak, jak było. Ja już mam ukończony salon samochodowy. Naprawdę wystarczy wykonać jedną listę z pojazdami. Za pierwszą listę masz półtora tysiąca. Dochodów za drugą listę masz 4000, za trzecią listę masz tysiąca, za czwartą listę masz 9000. No to czyli, czyli dzienny zarobek na stówę. Po każdej liście dostajesz jeden unikalny pojazd. Podpowiem, że za pierwszą listę masz Deluxe. Uważam, że jest to najlepsze z unikalnych aut. Resztę pojazdów sam poznasz. To znaczy ja już o tym mówiłem gdzieś. Na początku jak salon kupowałem, przeczytałem chyba tam listę, czy, czy coś. Ale no to mnie. A, 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 tak mnie to interesuje. Ale dziękuję za, za protipa. Także kolejna misja w studiu filmowym. Oh yeah! Jak tam film, Steve? Candy to naturalny talent, a ta nowa dziewczyna jest nienasycona. Zaliczyła połowę zespołu jeszcze zanim ustawiliśmy światła. Tak czy owak, jutro jedziemy w plener kręcić na łodzi. Na łodzi? Jakie sceny? No wiesz, rybacy rzucają się w sieć namiętności, a tu nagle taki rekin. Co jaki rekin? No tak, powiedziałem, żadnych wielkich rekinów, tak? Trzymaj kamery na dziewczynach. Okej, okay, Tommy, trzeba troszkę eksperymentować, wiesz? Ulotki wydrukowane? Tak, ale nie ma jak tego rozprowadzić po mieście. Dystrybutorzy są tak pozbawieni wyobraźni. Nie martw się o to, mam własny pomysł na dystrybucję. Okej, okay. hej Candy, do mojej przyczepy pe-p p- pe, No okej, okay. z tyłu studia jest stary hydroplan, który był używany w filmach o Alabamie Smith. No spoko, że jest. E, użyj go, aby rozrzucić ulotki po całym mieście. No spoko. No i co? No, czy to jest jakiś problem z tym studiem filmowym? No, no ja nie wiem. No, no chyba nie ma żadnego problemu. No ani nie ma nic w tych kaccenkach takiego, no gościu idzie, żeby, żeby ten, no patrzcie, no co, co tu jest, to też nic, nic, nie ma tak naprawdę na tej e, ulotce, no, no, no nic nie widać na tej ulotce. Ja, ja nie wiem, o co Wam chodzi. Jakaś ulotka rozpikselowana zresztą. O, jest ma... nawet UFO. Proszę Państwa, to może dajemy odcinek UFO w GTA Vice City. Proszę Państwa, tak. To jest ten okaz UFO. Najlepsze UFO. Proszę Państwa, znalazłem UFO. O, to, to, to niezłe filmy tu kręcili w takim razie. Michael Bay mógłby się uczyć od nich, sztuki filmowej no no widzieliście, no Candy tam też podziwia widocznie e, świeżość i chrupkość nowych bagietek z Kauflandu e, Ken ta, nie, nie Candy, Boże Mercedes to, to jak on powiedział, że ten już e, sprawdziła i pogadała ze wszystkimi członkami tutaj ekipy, także to, no, spoko, spoko. Zajdź pierwszy punkt kontrolny, aby zacząć rozrzucanie ulotek. O, oh, jeez a, gdzie są te punkty? Musiałbym jeszcze wiedzieć. Ten punkcik, może pierwszy, to jest z lewej strony. Czeka. O Jezus, a to będzie złe. Ja czuję, że to będzie złe. Ja już czuję, że to będzie złe. Przez to sterowanie, właśnie na, na 4-4-5, niestety. Dobra, halo, proszę mi zmienić kamerkę. Dobra, Hydroplan, wznieś się, please. Panie Hydro. Proszę się wznieść. W samolocie bliska. Dobra, wzniósł się. Proszę bardzo. Ok, jest pierwszy checkpoint zaliczony. Co teraz? Ja mam lecieć po prostu w kolejne, tak? Rozumiem. Ok. Czyli do czerwonych teraz punkcioszków. Proszę bardzo. Oh jeez, to, to, powiem tak, to nie będzie takie proste, już to widzę. Szczególnie z tym sterowaniem tutaj w GTA w ICT. Chociaż nie, nie jest tak źle póki co. Dobra, miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić. Za pierwszym podejściem. Jak nie, to to zrobię poza odcinkiem najwyżej. Okej, okay, kolejne miejsce do rozrzucania, proszę bardzo. Okej, okay. ale rozrzucimy tych etykietek tutaj, tych reklamówek. O, nad lotniskiem sobie przelecimy. Patrzcie na to, nawet na lotnisku będą nas znać. Odejm do dołu, tu. Dobra. Teraz do kolejnego punktu. Nie wiem, gdzie on się znajduje, aczkolwiek teoretycznie jest przed nami. Paliwa powinno nam starczyć, tak mi się wydaje, bo nie schodzi go jakoś masakrycznie dużo. Aczkolwiek, no, zobaczymy na pewno, jak to będzie. Teraz tak, gdzie dalej lecimy w takim razie, drogi punkcie? W którą miejsce? A to dobra, to lecimy po prostu do tamtych naszych kolejnych e, podpunktów. Także jest e, to dla nas oczywiście na plus. No, ok. No, ja nie wiem, co w tej reklamówce było nie tak. No, ja tam widziałem jakieś kurcze pancake'i, Jakieś kurcze budyń tam był nawet. No i była twarz. Także jakaś taka, wiecie? Cyborga chyba. Twarz. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ale wyrobiłem jednak. A widzicie, nie spodziewaliście się, że trafię w punkt. Okej, okay, te. To jest maksymalna wysokość. Została osiągnięta. Czy, czyż, czyż nie? Czyż nie tak? Okej, okay, nie widzę tego znacznika teraz. Prawdopodobnie ukrył się tutaj. Dobry Dobre, powiem wam, że sterowanie nie jest dalej łatwe, ale nie jest też jakieś mega złe. To znaczy, no mówię, gdybym miał na, na pewno lepiej ogarnięte te przyciski, a nie dziewiątka i 6 na numerycznej i czwórka i piątka, to na pewno byłoby łatwiej. A, proszę bardzo, pa, no co to za misja? Czy to tyle będzie? Okej, okay, misja zaliczona, 2000 dolarów zarobionych. E, ciekawi mnie tylko to, czy będę mógł się zatrzymać na ulicy, bo je, troszeczkę się obawiam lądowania na wodzie, chociaż na ulicy też się obawiam lądowania. A, proszę bardzo, bez żadnych problemów. Także okej okay, ludzie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. E, będziemy kończyć sobie na kolejnych odcinkach po prostu misję ze studia filmowego e, oraz zajmiemy się widocznie później misjami już e, z drukarni, jeżeli będzie można. I wtedy, jeżeli bym ukończył dru drukarnię, to by było 6 na 9. No chyba, że ja muszę jednak ukończyć najpierw 6 na 9, a później dopiero jako siódmą robić drukarnię. Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie śmiało też zostawić łapkę w górę, właśnie dać. Znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, by te filmy widzieć. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się! No i na razie, cześć!